Sprawa wygląda następująco. Kabel od anteny CB tak załatwił lakier. Duże to nie jest, ale wygląda jak strób na mosznie. Więc teraz pytanie, zostawić to tak jak jest, czy do lakiernika? Naszemu klientowi serwis Volvo przy centymetrowym odprysku od kamyka na drzwiach zaproponował malowanie całego boku bryczki, bo trzeba cieniować i inne zabiegi jak demontaż elementów. Koszt 3 koła. A tu niecałe 300 i jest mocno ok. No to jak, oglądacie dalej? No i właśnie od tego jest ten odprysk. CB uratowało mi wielokrotnie skórę, ale jak widać, nie ma nic za darmo. Kabelek nie jest jakoś szczególnie twardy, a narobił kuku. To tylko dowodzi, że trzeba uważać na rantach, jak coś często mocujemy, co obciera o lakier. Zaczynamy oczywiście od usunięcia rdzy. Tym razem próbowałem zrobić naprawę techniką UV, zatem używam pędzelka do nałożenia podkładu. Chciałem sprawdzić, czy naprawę UV można stosować do większych robótek niż punktowe odpryski od kamyków. Z daleka po podkładowaniu nie wyglądało to nawet źle, ale z bliska już było słabo. Tu jest czas na małą dygresję. W tych naprawach chodzi nie tylko o koszt, chociaż oczywiście jest istotny przy obecnych horrendalnych cenach. Chodzi również o efekt. Sami chyba wiecie dobrze, że często niestety u tych profesjonalistów odstawiona jest fuszerka. Przykładem jest choćby widoczny na filmie srebrny szerszeń. Od pewnego czasu zaczął mi znikać płyn chłodzący. Pierwszy wymienił mi pojemnik wyrównawczy, drugi zdiagnozował szczelkę pod głowicą, trzeci wymyślił EGR. Cała sprawa ciągnie się już ponad rok. W wyniku tych wszystkich zabiegów jestem lżejszy o 4 kafle, a płyn dalej znika. No a teraz czas na bazę koloryzującą. Niestety, jak widać, wyszło bardzo tak sobie. Przypomina to smarki mrówkojada, zatem dość szybko podjąłem decyzję, że działać dalej tym sposobem już nie ma sensu. Może i jest lepiej niż było, ale nie będziemy się oszukiwać, że jest ładnie. Postanowiłem to szlifować. Jeśli chodzi o technologię, to oczywiście stosowałem te same zasady, co przy klasycznej technologii napraw sam, czyli tyle samo warstw i takie same przerwy między warstwami, bo jeśli chodzi o chemię, to jest to przecież to samo. Zapytacie, dlaczego szlifowałem, a nie zjechałem wszystkiego do blachy i nie zrobiłem od nowa ze szpachlowaniem. Po prostu chciałem spróbować, czy dam radę nawet z taką rzeźbą. Natomiast jak widzicie, metoda pędzelkowa na takie większe placki się najzwyczajniej w świecie nie sprawdza. Oczywiście może być też tak, że to ja mam fuszera w ręku, jednak trzeba mieć na uwadze, że to natrysk jest powszechnie stosowany. Jest mnóstwo przesłanek, o których nie ma sensu tu mówić, że naprawa pędzelkiem to nie jest lada wyzwanie. Zatem jeśli chcecie próbować, to już na własne ryzyko. Po wszystkim wyglądało to tak, czyli nic zachęcającego kolorystycznie, ale równo było. Temat maskowania był już wielokrotnie poruszany i nie mam jakichś dodatkowych wskazówek. Trzeba pamiętać tylko o tym, by zrobić to dokładnie. Co stosować do maskowania? Ja od zawsze stosuję folię i sprawdza się znakomicie. Jest ona w zestawach materiałów ściernych. Używamy taśm lakierniczych, a nie malarskich. Maskowanie usuwamy, umówmy się, 3 minuty po skończeniu lakierowania, póki jeszcze lakier jest miękki. Robimy to uważnie, żeby sobie nie uszkodzić świeżo wykonanej robótki. A teraz takie cudo. Muszę przyznać, że odkąd zetknąłem się z gąbką melaminową, używam jej z uporem maniaka. Świetna sprawa. Przed każdym lakierowaniem tego używam. Najważniejsze, o czym musimy pamiętać, gąbka musi być obficie namoczona. Nie wyciskamy jej przed użyciem. Gąbka się zużywa i to dość szybko. To naturalny proces. Wycieramy do sucha i teraz pora na odtłuszczenie strefy naprawy. Stosujemy tu technikę mokrego i suchego czyściwa. Najpierw przecieramy czyściwem mokrym, a później suchym. Nie zostawiamy do samodzielnego odparowania zmywacza. Tu zwracam honor jednemu z komentatorów. Zmywacz trzeba wycierać i to z wielu względów. Między innymi dlatego, że jest tak skonstruowany, żeby szybko nie odparowywał. O ile na dworze może się udać, to po co ryzykować? Próbowałem nie wycierać i raz się zważyło. No i używamy oczywiście czyściwa, a nie papierowego ręcznika, bo zostaną nam na strefie paprochy. Ponieważ nasza strefa naprawy jest mała, będziemy używać dyszy typu O, czyli punktowej. To nas zabezpieczy przed niepotrzebnym powiększeniem strefy naprawy. Dysze podmieniamy po prostu z lakieru bezbarwnego. Robimy jeden psik w kosmos, żeby przedmuchać dysze i do dzieła. Przed nałożeniem bazy koloryzującej sprawdzamy jeszcze, czy wszystko zostało zamaskowane i ewentualnie dokładamy maskowanie. Jak wielokrotnie mówiłem, lepiej dobrze maskować, niż później walczyć z kleksami. I ruszamy z bazą koloryzującą. Miejsce jest średnio wygodne, ale musimy sobie jakoś radzić. Zatem natryskujemy takimi drobnymi strzałami.
I zobaczcie, nie trzeba za pierwszym razem na siłę szukać pełnego krycia. Przy bazie koloryzującej możemy dawać cienkie warstwy i nie martwić się o zacieki. Zostawimy to w tym miejscu, żebyście mogli zobaczyć, jak zmienia się kolor podczas klęcia bazy. Oczywiście przyspieszam to 10 razy, bo zbyt ekscytujące to nie jest, ale chcę wam pokazać po to, byście nie wpadali w panikę zaraz po natryśnięciu, że jest coś nie tak. Tu oczywiście słońce płata figle i chowa się za chmury, dlatego mamy takie różne odcienie. Czekamy spokojnie na efekt i dopiero po 10 minutach oceniamy, czy jest co poprawiać, czy nie. Kolejna warstwa i też sobie popatrzymy. Mamy trochę czasu, więc wróćmy do wątku o fachowości. Oczywiście niesolidni są w każdej branży. O budowlańcach napisano już wiele, ale prawnicy, żołnierze na przykład, czy lekarze to samo. Wszędzie są artyści i partacze i tych drugich jest niestety więcej. Czego doświadczyłem w tym roku podczas w sumie banalnego remontu, wystarczyłoby na dwie książki. Dlatego jak coś mogę zrobić samemu i sprawia mi to przyjemność, to po prostu robię. Oczywiście nawet jak umiesz, to nie wszystko da się samemu zrobić. Brakuje narzędzi, części czy pomocy drugiej osoby. Nawet taki magik jak MacGyver sam sobie hemoroidów nie zoperuje. Ale w przypadku takich drobnych kiksów na lakierze mamy technologię, która nie wymaga ani specjalnych umiejętności, ani wymyślnych narzędzi. Czasami trzeba użyć wiertarki z regulowanymi obrotami, resztę masz w naszym sklepie. Jak mamy już natryśnięty kolor, to kolej na lakier bezbarwny. Tutaj też używamy dyszy punktowej. Z bezbarwnym jest o tyle gorzej, że powinien być położony w maksymalnie trzech pełnych warstwach. Położenie lakieru bezbarwnego to praktycznie jedyna trudność w naprawie. I teraz uwaga, warstwa to nie jednokrotne przejechanie sprayem. Można i kilka razy, dopiero jak zostawimy to do wyschnięcia mówimy o warstwie. W przypadku lakieru bezbarwnego pełna warstwa powinna się błyszczeć. W tym przypadku jak widać trudno jest zaobserwować ten efekt, ale jest. Przerwy między warstwami około 10 minut, tak samo jak przy podkładzie czy bazie. W przypadku napraw na powietrzu powłoki szybciej schną, ale ostrożnie. Pamiętajcie, lepiej ciut dłużej czekać niż ciut krócej. Przedostatnią warstwą zdejmuję najbliższe maskowanie, żeby można było spokojnie wycieniować lakier. Tu też ważna uwaga, nie maskujcie na styk. Elementy w innym kolorze, uszczelki, szyby i tym podobne maskujemy na 100%, ale tam gdzie jest ten sam kolor w okolicach naprawy, nie. Naprawa musi się swobodnie rozchodzić na boki. Oczywiście czym dalej od środka naprawy, tym dajemy mniej towaru. Dotyczy to zarówno podkładu, bazy, jak i lakieru. No i zaraz po ostatniej warstwie bezbarwnego blender. To za mała naprawa, żeby szukać granicy nowego i starego lakieru, więc po prostu delikatnie wypylamy blender na całą strefę. Naprawdę robimy to delikatnie, bo jak przesadzimy, to nam wszystko spłynie i robota od nowa. Da się zauważyć, jak blender wtapia nowy lakier w stary. Niestety, praca w słońcu sprawia, że nie wszystko dokładnie widać. Przegapiłem, że jest drobne miejsce, gdzie nie dołożyłem odpowiednio dużo bazy koloryzującej. O, tutaj. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że to jest naprawdę słabo widoczne i tylko pod odpowiednim kątem. Uspokajam, poprawię to i pokażę jak. Poprawkę zrobimy w prosty sposób. Oczywiście wszystko można skomplikować do tego stopnia, że jadąc na rowerze wkręcą nam się skarpety w łańcuch, ale my szukamy prostych rozwiązań. Prostych, ale skutecznych i efektownych. Uwierzcie mi, nie musi być trudno, żeby było ok. Najlepsza na świecie zupa, czyli pomidorowa, jest tego przykładem. Na koniec polerowanie. Przyznam szczerze, że nie było tu za bardzo potrzebne, ale polerowanie nigdy nie szkodzi. Nie było mowy o tym, że uda się usunąć ten punkt z niedopsikaną bazą. Chciałem też pokazać wam porządne filmowanie z dwóch kamer, bo niestety wcześniejsze kadry były kręcone z jednej kamery i więcej tu było gadania niż oglądania. Chociaż trzeba uczciwie powiedzieć, że fizycznej pracy było tu niewiele. Zresztą największym problemem w tych naprawach jest nie robota, a czekanie. Dlatego najlepiej naprawiać kilka punktów naraz. Jedno robisz, drugie schnie i nie ma nudnych przestojów. Jest spora trudność w kręceniu filmów z takich napraw, bo są one banalnie proste. Każdy, kto doświadczył, to potwierdzi. To prawda, że nie zawsze jest genialnie, idealnie, ale zawsze jest lepiej niż było. Przy okazji zrobiłem też test tej niebieskiej kostki polerskiej i stwierdzam, że zdała egzamin. Fajnie się tym pracuje. Do ręcznego polerowania zdecydowanie polecam. Będzie wkrótce dostępna w sklepie. Polerowanie ręczne prowadzimy tak samo jak maszyną. Kładziemy pastę i jazda. Do wyrobienia pasty. Jak już idzie ciężko, to albo dorzucamy pastę, albo zwilżamy. Dociskamy lekko, bez przesady. Myślę, że można już pokusić się o podsumowanie. Technologia UV w tym przypadku się nie sprawdziła, bo powierzchnia była za duża.
Trzeba od razu zacząć klasyczną naprawę technologią Napraw Sam, wtedy będzie najmniej roboty. Trzeba sobie zarezerwować 2-3 godzinki i najlepiej robić kilka punktów naraz. Efekt, jak widać, jest zacny. Co do trwałości, to już podawałem przykłady w innych filmach, to są bardzo trwałe naprawy. Nie słuchajcie bredni, że spłynie to z pierwszym deszczem. Od słuchania takich głupot dupa się zrasta. Zresztą wygłaszają je głównie kolesie, którzy kupują buty w tym samym sklepie co nawóz pod ogórki. Co ważne, te naprawy można wykonać samemu i wszystko co potrzebne kupicie w naszym sklepie. Robota jest naprawdę nieskomplikowana, a jedyną w zasadzie trudnością jest natryśnięcie lakieru bezbarwnego. Trzeba położyć grube warstwy, a wtedy istnieje ryzyko powstania zacieków. Warto sobie zrobić próbę gdzieś na boków, jak robimy to pierwszy raz. No i popatrzcie jeszcze raz. Od tego zaczęliśmy. Tutaj średnio udana próba UV. A tutaj mamy finał. Jak dla mnie, perfekto.